11. Medytacja pierwszo-sobotnia. Modlitwa Jezusa w ogrójcu. Matko, oto jestem. Jestem przy tobie, najświętsza pani, aby nieść ci pocieszenie, by współczuć razem z twym niepokalanym sercem w dzień, który wskazałaś, w pierwszą sobotę miesiąca. Pomóż mi, matko, aby całe moje serce wypełniła intencja wyznaczona przez ciebie aby ten czas medytacji stał się aktem wynagrodzenia za cierpienia twego niepokalanego serca i najświętszego serca Jezusowego z miłością odpowiadam na twoje zaproszenie niepokalana pani i podążam za tobą drogą tajemnic różańcowych dziś przy twym niepokalanym sercu dane jest mi rozważać modlitwę twego syna a mojego pana Jezusa Chrystusa w ogrójcu gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów rzekł do swoich uczniów wiecie że po dwóch dniach jest pascha i syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie zbliża się od dawna zapowiadany moment czas wypełnienia Czas ofiary, męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Judasz już się oddalił, poszedł własną drogą, zadziwiające. Nawet będąc uczniem i przebywając tak blisko Pana, można pozostać ślepym, można wybrać własną drogę zamiast tego, który jest drogą. Dziękuję Ci, Matko, za to, że. Zapraszasz mnie do medytacji, gdyż to otwiera oczy i pozwala dostrzec w Jezusie Boga, który przyjął ludzkie ciało. Uświadamia mi, że sama moja bliskość przez pewien czas przy Jezusie nie świadczy jeszcze o tym, że Jezus jest mi bliski. Jakże łatwo można bowiem pobłądzić. Sięgam do słów Ewangelii, by wpatrywać się w modlącego się Jezusa. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę. Ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących, więc rzekł do Piotra: Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój. Jeśli nie może ominąć mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze? I odpoczywacie. A oto nadeszła godzina, i syn człowieczy, będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Jezus począł się smucić i odczuwać trwogę, jego dusza stała się smutna, prosił więc uczniów, by razem z nim czuwali. Bóg zwraca się z prośbą do człowieka, zbliża się czas, który odmieni cały wszechświat, a Bóg tylko prosi o to, by być przy nim, czuwać, być obecnym. Niezmiernie mało wymaga od człowieka w tak nieprawdopodobnie ważnej chwili dla całych. Dziejów ludzkości. Matko, widzę ból i trwogę Jezusa. Czuję obecność twego serca przy sercu Jezusa. I pragnę, aby również moje serce tam było. Ale duch, wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Sprawy tego świata zaczynają mnie prowadzić i pochłaniać. Przepraszam cię, matko, za to, że musisz się za mną czasem rozglądać i pytać, gdzie jesteś. Jezus bowiem prosił, by czuwać razem z Nim, a ja znów jestem gdzieś indziej? Każdemu z nas grozi również zaśnięcie, obojętne przejście, obok cierpienia, zapomnienie, rutyna. Przyzwyczajenie. Niejednokrotnie ktoś prosi o modlitwę. Tak, oczywiście, brzmi zwykle odpowiedź. Nie godzi się bowiem inaczej postąpić. Czy jednak pamiętam, czy otaczam modlitwą osobę, która poleciła się mojej pamięci? Jakże musi cierpieć matka, jeśli jej dzieci nie pamiętają o sobie, nie wspierają się nawzajem? Mamy być jedno, prosi Jezus. Razem również przed Bogiem na modlitwie. A czy tak czynimy? Jeśli rodzina pozostaje zjednoczona na modlitwie, zjednoczoną pozostaje, uczył Jan Paweł II. Czy zatem jesteśmy razem na modlitwie? Co czuje matka, gdy jej dzieci? Jedne w niedzielę idą na mszę świętą, a inne szukają rozrywki stronią od modlitwy? Czy widok ten nie jest bolesny? Ileż to matek boleje z tego powodu? W serce matki nie pozostaje obojętne. Szuka rady, jak pomóc dzieciom, a przy tym samo wiele cierpi. Lęka się i ciągle pyta, co z nimi będzie. Dziękuję ci, Matko, za to, że zaprowadziłaś mnie dziś do ogrójca. Zrozumiałam, że jeśli w chwili próby mam wytrwać, to mam się modlić. Choć to Jezus mówi do Piotra: Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, to jednak czuję. Że te słowa są skierowane do mnie. Postanowienia pragnienia i chęci to jedno, a spełnić je, wytrwać w chwili próby, to drugie. Obiecuję, postanawiam, ale czy dotrzymuję słowa? Jakże często towarzyszą naszym postanowieniom dobre pragnienia i intencje, ale czy jest w tym również modlitwa? Czy modlę się w doświadczeniu? Cierpię, mam pretensje do Boga, a czy zwracam się do Niego w pokornej modlitwie? Co czuje matka, widząc cierpiące dziecko w sytuacji zagrożenia, które nie zwraca się do niej po pomoc, a jeszcze ją samą obwinia za doświadczane zło? Niepokalana matko, ileż to zatem razy Przeszył miecz boleści Twoje serce z powodu nas wszystkich, Twoich dzieci. Jak musisz nas kochać, skoro nie chcesz nam niczego wyliczać, wypominać, a jedynie prosisz, abyśmy przyjęli sercem słowa Jezusa: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Tak, matko, to jest o wiele ważniejsze. Nie wiem wszystkiego, nie znam przyszłości, a często pragnę, by działa się moja, a nie Boża, wola. Niczym syn marnotrawny domagam się swojego, bo uznaję to za słuszne w danej sytuacji. Czy mogę jednak obwiniać wówczas ojca i matkę, za niepowodzenie, które mnie spotyka z własnego wyboru? Czy nie tak jest również w naszym życiu, że kiedy usilnie o coś prosimy Boga, a jeśli tego nie otrzymujemy, to mamy do niego pretensje i żal? Niech się stanie wola Twoja, powiedział Jezus. W chwili, kiedy doświadczył końcowej samotności i całej nędzy egzystencji człowieka, tutaj przepastna otchłań grzechu i wszelkiego zła przeniknęła do najgłębszego wnętrza jego duszy. Tutaj przeżył wstrząs bliskiej śmierci, tutaj pocałował go zdrajca, tutaj opuścili go wszyscy uczniowie, tutaj walczył także o mnie Zło zawsze atakuje nawet wówczas gdy jest świadome porażki Potrafi bowiem tylko jedno nienawidzić Jezus doświadcza strasznej trwogi kuszenia nawet on zostaje poddany tak strasznej próbie czy więc ja sam mogę się łudzić że mnie to nie dotyczy, lub unikać problemu, twierdząc, że mnie to nie interesuje? Czy nie jest to chodzenie nad przepaścią? Papież Franciszek przypomniał, że jeśli nie modlisz się do Boga w Trójcy Świętej jedynego, wówczas zawsze modlisz się do szatana. Nie ma bowiem jakiejś szarej strefy próżni. Jeśli świadomie nie oddaję się w ręce Boga, wówczas nawet gdy nie czynię tego świadomie, wychodzę naprzeciw złu, które nigdy nie szanuje ludzkiej wolności. Co czuje matka, gdy jej dzieci nie są świadome tego zagrożenia, lekceważą je, ignorują? Jak bardzo musisz boleć, matko, jeśli największą troską twego niepokalanego serca jest wieczne zbawienie wszystkich twoich dzieci? Niebezpieczeństwo zdrady odejścia od Chrystusa nie są jedynie przestrogą, ale czymś zupełnie realnym. Tak jak Judasz, jeden z dwunastu, sprzeniewierzył się otrzymanemu powołaniu. Tak i nam, dzieciom kościoła? Grozi coś podobnego? Przestrzegałaś nas przed tym, matko, w Fatimie. A ojciec święty Benedykt XVI przypomniał nam w następujących słowach: Jeśli chodzi o nowe rzeczy, które możemy dzisiaj znaleźć w orędziu z Fatimy, to należy wskazać na fakt, że ataki na papieża i Kościół nie pochodzą tylko z zewnątrz, ale cierpienia Kościoła pochodzą właśnie z wewnątrz Kościoła, z grzechu istniejącego w Kościele. To też jest coś, co zawsze wiedzieliśmy, ale dzisiaj widzimy to w sposób naprawdę przerażający, że największe prześladowania Kościoła nie pochodzą od wrogów z zewnątrz, ale wynikają z grzechów w Kościele i że Kościół ma głęboką potrzebę ponownego nauczenia się pokuty, przyjęcia oczyszczenia, nauczenia się przebaczać, ale także zabiegać o sprawiedliwość. Przebaczenie nie zastępuje sprawiedliwości. Jesteśmy realistami, dlatego wiemy, że zło zawsze atakuje atakuje wewnątrz i z zewnątrz. Jednak siły dobra są również zawsze obecne i ostatecznie Bóg jest silniejszy niż zło. Matka Boża jest dla nas widoczną, macierzyńską gwarancją Bożej dobroci, która zawsze ma do powiedzenia ostatnie słowo w historii. Matko, dziękuję Ci za tę lekcję, w czasie której rozważałem modlitwę Jezusa w Ogrójcu. Dziękuję Ci, że uświadomiłaś mi, że pokusa. Nie jest jedynie słowem, lecz realnym działaniem tego, który jest samym złem. Zatem nigdy nie mogę jej lekceważyć, a najlepszą drogą, by jej się oprzeć, jest modlitwa. Niech moja wdzięczność za dostrzeżenie tej prawdy będzie tobie pociechą Ave Maria